Witam wszystkich w kolejnym filmie z serii Paskudy podglądają. Dzisiaj bohaterem będzie The Sed z klanu Semper Fidelis Support. I tutaj rzuciłem okiem sobie na klan chłopaka i powiem szczerze, tak jak ostatnio zaśmiewałem się z Niku Placek z Pasztetem, tak tam absolutnie rozbroił mnie i wgniótł w podłogę Nick seksowny boiler. Stary, po prostu jesteś absolutnym mistrzem świata Ników. Zrobię chyba sobie ranking. Takich co lepszych ników, ale naprawdę seksowny boiler to jest coś fajnego. Miał być kaloryfer, a jest boiler. Dobra, i dodatku seksowny. Okej. T54A1, czyli 9 tier amerykański magazynek, następca T69, a poprzednik T57 Heavy, mapka Ensk, start z góry. Zobaczcie, 57% szans według XVM-a, ale to znowu nie będzie takie hop-siup. Tutaj dużo statów zawyża ten Sturer Emil niebieski. Przekonacie się, ten film też dedykuję swojemu koledze, który po prostu psioczy i narzeka i strasznie bluzga na T69, do którego kupienia go sam namówiłem, bo mówiłem mu przydać się na Esla, jakbyś tam kiedyś chciał grać, ewentualnie fajny ten czołg, tak, magazynkowiec. Po prostu ma mi to za złe do dzisiaj, bowiem twierdzi, że to pancerza nie ma, strzela po prostu jak korkowiec, także jest do dupy. Teraz kupił sobie właśnie T5-4, no mówi, różnica jest, faktycznie lepiej strzela, lepsze działo, lepszy pancerz. Także Michał, jak będziesz to oglądać ewentualnie, teraz zobaczysz, jak można T5-4-1 właśnie sobie pograć, postrzelać i ogólnie co możemy z nim zrobić, bo ta walka jest udana. 0-2. W durny sposób, nie wiedzieć dlaczego wyjechał ten komet, mimo że to 7 tier, gracz ogarnięty, to strasznie w durny sposób zginął. Wyjechał ten T50, T25 na 2, druga buła, trzecia buła, dwie buły tam weszły. Tam ktoś jeszcze mu z boku uzupełnił, także zostało mu tylko 28 punktów HP i już po dwóch pestkach 772 punkty damage'u. Nieładnie tutaj mu foszek przyłożył, ale udało się za 402 w garnek, plus jeszcze uszkodzony czyli zabity celowniczy, ale udało się tym razem za 368, także zobaczcie w magazynku. 4 pestki i 1542 punkty damage'u, czyli prawie 400 punktów damage'u na pestkę. 386 dokładnie według modyfikacji po lewej stronie. Udało się zbić Isa, oni zbili naszego Isa, my zbiliśmy ich T52, T25, przepraszam, T25 oczywiście. Teraz bez sensu ta Pantera stoi, tutaj wyjeżdża 50, Deset na razie na przeładowaniu, więc ta Pantera zupełnie bezbronna. Zbita przez E50, 2 do 4, 2 do 5, 75 i teraz bardzo ładnie, zobaczcie, pierwszy strzał, drugi strzał, chyba detrak jest, nawet tego teraz nie widać, trzeci strzał, bardzo udany, za 41, także nie było widać punktów zdrowia tej E75, ale ładnie wykończona, tu jeszcze się wystawi AT15, zobaczcie, bardzo ładny strzał i kolejny magazynek, 2786, także 348 punktów uszkodzeń średnio po dwóch magazynkach, czyli po 8 strzałach, z czego jedno to było takie uzupełnienie już, żeby dobić E75. Nieładny strzał od AMX-a C48, 3-2-3 złapany tyłem na przeładowaniu, także trzeba szybko się ewakuować z tej niefortunnej pozycji. Na szczęście ten AMX tutaj się zatrzymał, żeby chyba bić po lewej stronie fosza. AMX zniszczył swojego Lorraine'a 40T, no to tutaj bardzo niefortunny strzał w wykonaniu tej niszczarki i teraz ona dobita przez fosza. Także zobaczcie, zrobiło się 6 do 7 nagle. I sytuacja wygląda na w miarę opanowaną, miasto tam padło, tam jest jeszcze nasz Tiger II, który ma przed sobą całą watachę czołgów przeciwnika, zaś po naszej stronie Lorka w niebezpieczeństwie ucieka ten Sturer Emil, a nadjeżdża IS-8 i teraz ten Tiger II i T69 objeżdżają na naszego Tygrysa II, zaś zobaczcie, nasi wjeżdżają na kapa i w tym momencie widać jak nadciągają siły przeciwnika, żeby bazy bronić. Wyjeżdża IS-8 na pełnym HP, pierwszy strzał nieudany, szkoda tego strzału, drugi strzał już udany za 387, wyjeżdża znowu. Kolejny strzał gąski, 408, bardzo ładnie i teraz tylko dobicie za 380 i IS odpowiada strzałem za 430. Teraz ciekawostka, bowiem Desed miał zabitego celowniczego od tego strzału z fosza, a teraz IS 8 zabił mu kierowcę mechanika, czyli wcześniej mógł naprawić i uleczyć sobie celowanie, a teraz został niestety z zabitym załogantem, przez co będzie jeździł i skręcał wolniej, a nie ma dodatkowej apteczki, także sprawa pozostaje. Raczej sprawa po prostu musi zostać taka do końca bitwy. Potężny dekap ze strony przeciwnika, 7 do 9, mimo że nasi tam są obijani przez wrogów, to nie wycofują się z kapa. Ładnie dobity za 369 ten IS i już 4330 punktów uszkodzeń i nasza baza jest kapowana, podobnie jak przeciwnika, tylko że nasi stoją dwaj.
Teraz już tylko jeden, a u nich, a u nas właśnie stoją dwa. Zobaczcie, jest ten Jak Panther, piękny strzał za 3-6, o, za 3-9-6 i teraz dobre dobicie za 84. No, gdyby tego strzału się nie dało tam wcisnąć, to ten Jak Panther mógłby tutaj popsuć trochę szyki. Udało się, nie, znaczy nie udało się, w T69 był rykoszet. Tutaj ten Sturer dostał i niestety teraz deset znowu złapany na przeładowaniu, także trzeba się wycofać, 30, prawie 4 sekundy poświęcić na reload. T69 przezornie ucieka z kapa, bo wie, że tutaj jest ten Sturer, także trzeba ostrożnie. Zostało do kapa bardzo niewiele i w tym momencie zobaczcie potężny dekap ze strony przeciwnika, tam chyba tylko były 3 albo 4 sekundy do końca i nagle wszystko spadło, czyli po prostu 90, około 5-6 punktów spadło kapa i gramy od nowa praktycznie. Tutaj się żali i strzeć na M103, która prawdopodobnie właśnie pozwoliła sobie sprzedać taką fangę potężną i jest 10 do 11, czyli przeciwnik ma o jeden czołg mniej, ale główne jego siły skupiają się właśnie w tej chwili przy swoim kapie, także teraz można bezkarnie. Zobaczcie, E75 jest przeładowany z 4-4-1, nie zwraca uwagi na bułę, którą obrywa z boku. Teraz pomógł trochę Sturer, udało się zbić T69 i E75 przed chwilą jeszcze, także bardzo ładnie w jednym magazynku, 2 kile, dużo damage'u i teraz szkoda tego nieudanego strzału, bowiem już byłoby przekroczona granica 6000 punktów uszkodzeń, a do tej atak na razie mamy 5990 i 5 kili. Zrobiło się w tym momencie 12 do 11, czyli udało się szybko dwóch zbić, nie tracąc ani jednego, co jest oczywiście dobrą wiadomością. Ten Sturer ładnie punktuje, Deset musi się pogodzić z tym, że jest na reloadzie i teraz nie może nic z tym zrobić. Może ewentualnie mogły chwilę tam podjechać, bliżej miałby do celów, ale nie ryzykuje. Zobaczcie, świeci się teraz ten IS-3, chwila skupienia, ale nie udało się, teraz on się schował za pociągami, także trzeba go złapać na jakimś wyjeździe. Zobaczcie, jest Tygrys, ładna buła za 272 i teraz będzie jeszcze nadciągał ten IS. Szkoda znowu tego strzału z biodra, drugi strzał nieudany. No, żałuję trochę, że Desed takimi strzałami tutaj starał się przeciwników rozbijać, bowiem teraz zobaczcie, ładnie przycelowany za 4-3-6 i mogły spokojnie jeszcze dwie peski sprzedać, może jakby dobrze poszło, to by i tego ISA trzeciego dobił, i tego T29 i byłoby to jeszcze takie po prostu ukoronowanie tego zwycięstwa, a tak oddał darmowy frag za 8 punktów damage'u temu PZ-owi, ale nastukał już 6698 punktów uszkodzeń, napisał, że przyładowuje, tamten bardzo ogarnięty gracz w Szturerze, Emilu, potwierdza, że rozumie i teraz mogą panowie spokojnie zasadzić się na tego ISA trzeciego. 8 tier przeciwko 9 i 7 niszczarce, także to powinno już być zupełnie spokojnie rozwiązane. Deset chwali się obrażeniami, Sturer potwierdza dobrą grę, no naprawdę ładna, specjalista już nastukany, może tam nie będzie obrońcy, ale też ładna walka defensywna, zadbanie o to, żeby nasz kap też tam za bardzo nie był oblegany. Kawał dobrej roboty, rozsądnej gry z głową, takiej inteligentnej, także tutaj duże brawa i wyrazy uznania za naprawdę fajną grę tym czołgiem. Przepraszam, wyjechał i stoi bokiem, dzięki oczywiście teraz zmianom w mechanice gry można przestrzelić przez płotek, nie trzeba go niszczyć pierwszym strzałem i udało się zbić ISA strzałem za 78. Przechodzimy do podsumowania. I to jak zauważycie, była bitwa na asa pancernego, 4344 punkty, 4434 punkty doświadczenia z premką razy 2 za pierwsze zwycięstwo danego dnia, czyli 4 stycznia. Specjalista, zobaczcie, naprawdę niezła, pokaźna lista uszkodzeń przeciwników. As pancerny 6700 damage'u plus i 7 fragów. Zobaczcie na statystyki drużynowe. Tam najwięcej ten Tiger, co ciekawe, aż 4632. T69 magazynkowiec 8 tieru 2608. Ten Sturer 1106, niewiele, zaś Deset bardzo ładnie 6776, czyli 6776, 1478 punktów doświadczenia na tablicę
i pod względem podsumowania to jest 25 strzałów, czyli 6 magazynków, jeśli dobrze liczę, tak na piechotkę, 22 trafione, 21 z penetracją, o obrażeniach już mówiłem, 10 przyjętych strzałów, 7 z penetracją, 3 bez, za 3330 punktów obrażeń potencjalnych, jeden przeciwnik wykryty, aż 10 przeciwników uszkodzonych i 7 zniszczonych. Zabrakło jednego do Radleya Waltersa i 18 punktów dekapu. Tak jak mówiłem, obrońcy na pewno nie będzie, ale i tak dobrze było, że ktoś tam przy kapie stał i ewentualnie bronił. Tutaj pewnie któryś z tych czołgów przeciwnika, o tej potężny dekap za 123 w wykonaniu tego Isa III, właśnie zbitego na zakończenie jako ta wisienka na torcie przez Deseda. Dobrze. Mam nadzieję, że bitwa się podobała, jeśli na pewno nie było też, znaczy na pewno może nie, ale wydaje mi się, że nie było bitwy takim magazynkowcem, był na pewno Fosz, był chyba coś, było chyba coś jeszcze, już nie kojarzę, ale tymi małymi magazynkami amerykańskimi jeszcze bitwy nie było, także mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, zobaczyliście i dziękuję Wam za uwagę, do następnego, cześć.